Jesteśmy na moście, na Odrze, granicy polsko-niemieckiej. Stoję tu już, przesuwam się 2 godziny, żeby przejechać. No masakra jakaś, stare czasy się przypominają, jeździć się odechciewam czymś takim. Piękna pogoda, lato, godzina, pora obiadu, zaraz będzie 15. A my tutaj po kawałku żółwim tempem przez 2 godziny tylko po to, żeby pomału przejechać obok policji. Smutne to jest, przykre. Tu niby Unia Europejska, niby granice otwarte. Niby swobodny przepływ i wszystko, a tu niestety nic. No ale jest jak jest, trzeba przyjąć to co jest. Dzisiaj będziemy nocować w Niemczech. Gdzieś na trasie, nie wiem ile uda się przejechać jeszcze. Jutro nocujemy, mam do dokończenia temat we Francji, bunkierek jeden chcę zwiedzić. Zwiedzimy bunkierek, a pojutrze desant na Wyspy Brytyjskie. Tam jest kolejny korek na autostradzie. Jest godzina 19:30, niedziela, 12 maja. No co tu się dzieje, że takie korki? Autostrady zablokowane, no zjechałem na parking, no nie ma sensu w ogóle w tych blokadach. Zobaczcie, jak te samochody jadą. Ten zjeżdża na parking, a reszta jak jedzie. Kompletnie nie ma sensu, nie wiem o co to chodzi. Pogoda letnia, krótkie spodenki, krótka koszulkę, przebrałem się. Było u nas w miarę ładnie, ale no tak ciepło aż nie. Nie wiem, przejechałem 600, może tam 50 km dzisiaj, planowałem 900. 19:30, nie wiem co robić. Tak jechać to ja nie dam rady, żeby stać i na jedynce cały czas jechać. Poczekam po prostu. Przygotuję się do spania, sobie wszystko tutaj przygotuję i będę najwyżej jechał jeszcze troszeczkę nocą. Kończymy pierwszy dzień wyprawy. Jesteśmy za Hanowerem w okolicach Bielefeldu. To tak jak kojarzę, to właśnie chyba okolice Lasu Teutoburskiego. Słynnej bitwy Arminiusza z legionami rzymskimi, gdzie Warys poległ. Warysie, oddaj moje legiony, krzyczał Cezar. Także tak w takim historycznym miejscu pierwszy nocleg. Jem jeszcze tutaj sobie orzechy od babci Danki. Na koniec jeszcze popatrzmy na mapę, zobaczymy czy się przestawi. On tak dosyć długo renderuje. Bielefeld, a my jesteśmy tutaj właśnie w tym miejscu. Fajny parking, duży parking, daleko można do autostrady stanąć. Drugi dzień wyprawy, jestem na terenie Holendrów i chyba wiem o co chodziło wczoraj z tą masakrą na drogach niemieckich. Oni chyba świętowali porażkę II wojny światowej 9 maja. Mieli święto przegrania II wojny światowej, a to był czwartek. Czyli mogli sobie w środę po południu wyjechać na majówkę. Czwartek jest święto, piątek wzięli urlop i sobota i niedziela to 12. I to się tak skumulowało. Taka ich majówka, jak nasza jest na początku maja, ich widocznie jest drugi weekend maja. A ja musiałem zjechać, teraz mam za chwilę, łączę się z klientem, mam odprawę i spotkanie zespołu. Także muszę tak żonglować, trochę jechać, trochę zjechać, żeby jakoś jeszcze utrzymywać się w pracy. Laptop, Wi-Fi europejski i Coco Jumbo i do przodu. Dotarliśmy na miejsce. Idę teraz właśnie do te lasy francuskie, ta ściana, zobaczcie tutaj albo tutaj, tak gęste. Szukam jakiegoś wejścia do tego lasu, żeby wejść i dojść do bunkrów niemieckich, które Niemcy budowali na nabrzeżu francuskim. Mieli różne tam plany, cele. Do tej pory wszyscy się też zastanawiają, o co tam miało być w tych bunkrach. Może rakiety V2, może jakieś inna Wunderwaffe, którą mieli forsować, zdobywać Wielką Brytanię. Tu jest jakiś teraz rów przeciwpancerny. Próbuję wejść do tego lasu i spróbujemy się dostać do bunkrów. Francuski las to wygląda jak dżungla. Przyroda cały czas. I człowiek idzie i wszystko zielona ściana.
Cały czas szukamy bunkra. Próbujemy do niego się jakoś przejść. Coś żeśmy znaleźli. Jakiś bunkierek. Kuźwa, nie da się wejść. Tyle żeśmy zobaczyli. Następny obiekt, ale ten już oberwał konkretnie. Zniszczony, ale jaka... Sam beton tutaj. Ciekawe, gdzie wejście było. A tu jest jakieś wejście. Nie widziałem. No, zamknięte. Nie jest to przyjazne dla turystów miejsce. Tylko ten komercyjny, żeby wejść, zapłacić 11 euro i zwiedzić. A wszystkie niekomercyjne pozamykali. Zaplombowane, żebyśmy nie mieli jakiejś atrakcji. Tutaj też widzę. Też zamknięta. Historyczny sprzęcior. W stylu amerykańskim do wyciągania aut. Wielkie. Ogromne to. Dochodzimy już do miejsca. To jest miejsce komercyjne akurat. Tu trzeba zapłacić za wejście. Ale jakbyście nie mogli tu przyjechać. To jest historyczne miejsce. No tu Niemcy próbowali zbudować swoje jakieś tam reaktory czy coś. Do rakiet V2. Różne koncepcje są snute. Co oni tu chcieli zrobić? Widzimy, rakiety są. Mamy tutaj powiązanie z Górami Sowymi. Mamy powiązanie z Peenemünde za Szczecinem. I mamy tu kolejny obiekt. No, ale pięknie to wygląda. Wielki, ogromny. Mamy wyrzutnię rakiet V1. Która tak właśnie tutaj wyglądała. Z rampy startowały. A V2 startowała pionowo. O, ale to jest wielkie, ogromne. Nigdy nie ukończony, bo alianci to bombardowali, bombardując od razu ludność cywilną francuską, której bardzo dużo przez to ucierpiało, i pracowników przymusowych, którzy też tu byli z Belgii, tam z Francji, i wielu tu zginęło przez te naloty alianckie. A tu mamy jakąś niemiecką broń przeciwlotniczą do zestrzeliwania właśnie tych nadlatujących bombowców. Sprężyna. No, rewelacja. Piękne miejsce. Polecam. Widzimy tutaj wyrzutnie V2. Historia cała. No tutaj wiadomo, to stąd nic nie szło. To jest dopowiedziana już historia. Taka, że niby to tak miało być. Znajdujemy się w tym miejscu. Eperlekwes. Między Calais i Dunkierką. Tu są jeszcze inne, widać, miejsca. I tu niby mieli bombardować, tak? Tu miały te wyrzutnie lecieć. Nigdy ten obiekt nie został dokończony. Tu jest jeszcze niedaleko drugi obiekt. Ale już może jak będziemy wracać, to tam zajadę, zobaczę. Już takiej motywacji aż nie mam. Dzisiaj tu zostajemy, już biwakujemy w tym miejscu. No i tu mamy cała historia, że te rakiety V2 to zapoczątkowały erę lotów kosmicznych. Amerykanie się wzorowali i później no Sowieci, nie wiem, czy skopiowali, czy mieli jakąś swoją myśl. Trochę skopiowali, pewnie trochę ulepszyli. I tu mamy widok z góry na blockhouse. Od góry jakby ukończony. No pójdziemy teraz sobie, obejdziemy to dookoła. No przyroda, tu jest rezerwat w ogóle. No ptaki tu, jakieś gaje, woda, stawy. Niesamowicie tu jest. Możemy sobie też przeczytać, że to jest V1, oczywiście, to już wiemy z Peenemünde naszej wycieczki. Tak, tu mówią nie wchodzić, bo tu co, dlaczego, nie? Może gdzieś tam dookoła przejdziemy. Taki spacer dookoła.
No to wygląda jak więzienie, jakieś Alcatraz. Zamykają cię tam i się wydostań. Bo tam u góry widać uszkodzenie. O, wejście nawet jest. Znajdujemy się przed wejściem. Wejście jest otwarte. No nie wiem, czy mnie ktoś tu nie wyrzuci zaraz stąd. O, widzimy tutaj piętra. Tu widzimy rakietę wstawili. Może rzeczywiście, a tu woda jest. Czy to tak tu wpasowali, ale to rzeczywiście egzemplarz rakiety V2 jest. Rozwalone jakieś tam uszkodzenia są. Coś dobudowane, ale chłodno jest tutaj. U góry samochód stoi. Też go jakoś tutaj wstawili. No i co tu mogło być? Wielki budynek, a my widzimy tylko wąski korytarz. Tu jakieś są pamiątkowe wystawy, ktoś zrobił fotografii. Trochę przecieka, woda tu kapie. Z tamtej strony dalej jest zalane. Aha, i tu znowu rakieta jest. Tallboy, czyli bomba atomowa. Tallboy. I tam jest wyjście było. No ciekawe, ciekawe. Co oni tu mogli chcieć zbudować i zrobić? Tu jest, można jakieś wideo pewnie obejrzeć. Nie, druga hala. No hala potężna, tak? Czyli tu mogli coś... W tej hali mogli coś produkować rzeczywiście. Bo jest wysoka, jest szeroka, nie ma jakichś filarów po środku, które by ograniczały. Mamy ekspozycję. Bomba Disney. Disney bomb. Wszystko tu opisane. Tu mamy bombę. Też. Tutaj też ciekawie jest. Samochód wstawiony. I tutaj znowu jest jakiś poziom technologiczny zalany. Ale jakość wykonania, jakość betonu, no najwyższej klasy. Nic tu się nie sypie, no posadzka chodzi się rewelacyjnie. Znowu samochód, sprzęcior, którym to wszystko ładowano, rozładowywano. Cała ta logistyka, której nie widać w czasie wojny. O której nie myślimy, może ona jest, a o niej nie myślimy. Tu jakieś wagoniki, jakieś torowisko, tu były ładunek, rozładowanie, może gdzieś na wyższe piętro coś. I tu ławeczki, nie wiem, czy to jakieś pokazy są, czy co. Aha, i tu jest jakieś wejście jeszcze, ciekawe, czy tu można wejść. Tu się światło pali. Ale chyba nie. Nie, to jest zaspawane. No i tutaj znowu widzimy La Manche, tak? Widzimy tutaj samoloty latały. No i to wszystko. No ekspozycja jest wyeksponowane, tak? Nie ma żadnych może jakichś wielkich rzeczy, ale tu też jakieś są postumenty pobudowane na coś. Może można odsłuchać sobie coś, o, po polsku na przykład. Klikam. Nic się nie włączyło. O teraz. Robert Goddard skonstruował pierwszą robotą wersję pocisku rakietowego napędzanego ciekłym paliwem. Widzę coś takiego. Takie właśnie jakieś kanały, jakieś tu woda, tu coś. Jakieś betonowe rzeczy. To mi się Żarnowiec przypomina, jak zwiedzałem tą niedokończoną elektrownię atomową w Żarnowcu. Takie mam tu skojarzenia. Niby jakiś ciekły tlen, tak, do produkcji paliwa dla rakiet V2. Inne przeznaczenie. Ciekawe, czy to jest z II wojny światowej? Chyba nie, raczej. A jednak, tu mamy ten dźwig
Crane, czyli jakiś demak Crane, wykorzystywany przez organizację Todda, który był jednocześnie koparką i był podnośnikiem. I tu miał wiadro, tak to nazwali, bucket. Gdzieś, gdzie ten bucket jest, tu operator siedział. Tu mogli rzucać i mogli też coś tam wciągać. Taki, tą gąsienicę, czyli to wszystko oryginał jest. Nawet tego nie remontują, bo już to będzie wtedy już replika, to już nie będzie oryginał, jakby to wymienili blachę czy coś. To będzie już tylko imitacja, kopia. A tak widzimy, oryginał. Jesteś tu. W tym miejscu stoimy. Przed nami punkt pierwszy, magazyn V2. Czyli tu niby te rakiety były pod spodem, zmagazynowane. Później dalej, punkt drugi, to już będzie w bunkrze chyba. Magazyn płynnego tlenu i i później 4 to były tory, torowanie startu, jakieś galerie. Linia kolejowa, czyli tu widzimy to wszystko. Jest opisane po polsku. Czyli są Francuzi nastawieni na turystów z Polski również. Bieszczadzka ciufcia. Zadbali nawet o cement, o drewno. Tak się robi pokazuchę. Wszystko niby jest, tam już się przekrzywia. Wszystko oryginał. Nie naprawiają, nie wymieniają. To jest też jakieś takie ciekawe podejście. Śmigło pogięte i te trapy wojskowe, które mi są potrzebne. Ile tu tych trap? Kurde, chodzę po nich. Można było taki mostek jakby zbudować. Multifunctional. Takie coś bym chciał mieć, tylko mierdzewki. Radar śledzący rakiety. A tu mamy coś na wzór, prototyp jakiejś łodzi podwodnej, może jakieś batyskaf, coś takiego. Kurde, ale to trzeba być odważnym, żeby coś takim dać się zamknąć. Bazuje na starych zapasach, których trzeba się pozbyć. Jakieś fasolki, jakieś tam inne rzeczy jeszcze. Trzeba to dojeść, bo to już termin, kiedy to było najlepsze do spożycia, to już minął. Jeszcze mam chleb z Polski, to jest skarb. Zjemy fasolkę dzisiaj. Będziemy pomału utylizować całą tą szufladę.